Nazywam się Ola Sikora i od około 5 lat trenuję triatlon. Wcześniej trenowałam pływanie, ale jakoś nie realizowałam się w tym sporcie. Brakowało mi większego wysiłku, większej różnorodności, a triatlon od zawsze mi się podobał. Łączył te dyscypliny, które najbardziej lubiłam, pozwalał mi się sprawdzić, pokonać własne granice i właśnie dlatego go wybrałam. Najtrudniejsze jest chyba znalezienie czasu, zwłaszcza jeśli próbuje się pogodzić naukę z trenowaniem. Jednak myślę, że po pewnym czasie po prostu to tak da się radę wszystko zorganizować, że na wszystko się znajdzie czas, a treningi sprawiają po prostu przyjemność i są odskocznią. Moim marzeniem, tak jak wielu sportowców, jest udział w Igrzyskach Olimpijskich i odkąd zaczęłam trenować, od zawsze o tym marzyłam. Mam nadzieję, że jeśli nie uda się do Tokio, to 2026 będzie moim rokiem. Na razie takie plany bardziej krótkoterminowe, no to zdobycie albo walka o tytuł mistrzyni Polski, jak najwyższe miejsca na Pucharach Europy, Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Świata. Na pewno jest to w pewnym stopniu mój autorytet. Bardzo mi inspiruje tym, że mimo pewnych przeciwności potrafiła znaleźć sobie taką niesamowitą siłę i właśnie stać się taką mistrzynią, jaką jest. Jest to wspaniała po prostu kobieta, ma niesamowity charakter, niesamowitą chęć walki i bardzo ją podziwiam. Stypendium będzie dla mnie ogromną pomocą. Przede wszystkim będę chciała go wykorzystać na pomoc fizjoterapeuty, ponieważ triatlon jest dyscypliną obciążającą, a fizjoterapeuta w tym wypadku będzie bardzo pomocny i uchroni mnie przed wieloma kontuzjami. Również będę chciała wziąć udział w kilku zagrupowaniach zagranicznych, w zawodach zagranicznych i myślę, że właśnie dlatego stypendium będzie dla mnie bardzo pomocne.